Nauczanie domowe, 30 grudnia. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 2, wersety od 12 do 17. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Święty Jan pisze do trzech grup wiekowych, ale dokładnie mówiąc, do trzech stanów ludzkiego ducha. Najpierw pisze do dzieci. To słówko użyte tutaj oznacza bardzo małe dzieci. Dlatego niektóre przykłady mają dzieciaczki, bo tak naprawdę chodzi o niemowlęta. I o nich Jan mówi, dostępujecie odpuszczenia grzechów. Niewinność dziecka jest tu zestawiona z tym procesem oczyszczenia, który Jan wcześniej pokazuje w swoim liście. Zwróćmy uwagę też na czas teraźniejszy. Dostępujecie odpuszczenia grzechów. Znowu głębokie podkreślenie, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale to odpuszczenie następuje w pewnym procesie, w którym my uznajemy te grzechy, żałujemy za nie i wyznajemy je. I wtedy Bóg oczyszcza nasze serce. Czyli ta niewinność dzieci jest darem działającego w sercu Jezusa. Dostępujemy jako dzieci odpuszczenia w imię naszego Pana. Ojcom Jan pokazuje, poznaliście tego, który jest na początku, czyli tego, który jest źródłem ojcostwa. Ojcowie mają ten przywilej uczestniczenia w ojcowskiej władzy, w ojcowskiej miłości, w przekazywaniu życia, w trosce o drugiego człowieka. Wy poznaliście go. Odkryliście tajemnicę swojego powołania. Powołania w ojcostwie. I trzecia grupa to młodzi. Ci, którzy są zawsze chętni do działania. Ci, którzy są przebojowi i którzy walczą. O nich Jan mówi, zwyciężyliście złego. Ta walka, którą podejmujecie, ta wasza gorliwość ma piękny skutek, ponieważ jako wierzący korzystacie z mocy Boga. I ta moc Boga połączona z waszym entuzjazmem, z waszą wiarą, daje właśnie taki efekt. Zwycięstwo nad złym. To równocześnie piękny obraz współdziałania człowieka z Bogiem. Tego, że człowiek nie musi się lękać, nie musi uciekać, nie musi się chować przed jakimiś niebezpieczeństwami, które mogłyby mu teoretycznie zagrażać. To właśnie w tej jedności z Bogiem jest siła, siła do zwyciężenia złego. Następne wydarzenia wydają się tylko powtórką tego, co zostało powiedziane na początku. W jednym i w drugim zdaniu, w jednych i drugich określeniach jest króciutkie słówko oti, które może być tłumaczone jako że,
i może być tłumaczony jako gdyż. I to jest ta właśnie moja teza w czytaniu tych słów. Pierwsze wydarzenie Jan sformułował tak. Pisze, że. I tu są te wyrażenia. A drugie zdanie brzmi, napisałem, gdyż. Czyli krótko mówiąc, w pierwszych trzech wskazówkach Jan mówi, pisze o tym, co istotne. A w drugiej części napisałem, bo wiecie, co jest istotne. Dlatego, że właśnie tak żyjecie. Dlatego, że tak postępujecie. Dlatego, że tacy jesteście. To jest troszkę jak z działaniem taty, który najpierw mówi coś, tłumaczy, opisuje, zachęca, a potem mówi, tak, to już się dzieje. To właśnie wy bardzo dobrze przyjęliście, zrozumieliście, macie w tym udział. Pierwsza część jest zachętą, druga już pochwałą. I co ciekawe, w tej pochwale napisałem, bo wiecie, co istotne, co do dzieci jest wyrażenie znacie ojca. Ten proces oczyszczenia grzechów, który jest w pierwszej części, to dojrzewanie w dziecięstwie, teraz przynosi owoc. Wy znacie ojca. I to jest najważniejsza rzecz dla dziecka. Znać ojca. Mieć doświadczenie. Mieć opiekę. Dalej. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście. I tutaj nasze tłumaczenie jest rzeczywiście kalką pierwszego wydarzenia. Brzmi ono, poznaliście tego, który jest od początku. Ale tamto słówko, archis, może być przetłumaczone, znacie tego, który jest autorytetem, który staje na czele. Ojcowie wiedzą, kto jest autorytetem i że ten Boży autorytet jest dla nich też parasolem. Oni już tak żyją. Oni już tak funkcjonują. I to jest ta pochwała dla ojców, że tato, ojcze, właśnie pięknie żyjesz, pięknie działasz, bo czujesz ten autorytet i sam jesteś autorytetem dla swojej rodziny. I w końcu napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni. I tu jest to mocne podkreślenie. Nauka Boża daje tę siłę. Ona w was jest. I dlatego zwyciężacie złego. Wy już tak żyjecie. Czy ty bardziej jesteś w tym momencie, że słowa cię zachęcają, tak jak brzmi pierwsza część, czy też bardziej wtedy, kiedy już cię chwalą, bo ty żyjesz już w takim świecie. Ty żyjesz już tymi wartościami. Ty żyjesz już tymi darami, które otrzymałeś. W którym miejscu jesteś? Obojętnie, czy dopiero jesteś zachęcany, czy już jesteś chwalony, niech ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.